dobry. Witam Was bardzo serdecznie w Centrum Kultury w Zambrowie. Witam uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Zambrowie z opiekunami oraz uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Zambrowie z opiekunami. Dla Was przygotowaliśmy ucztę muzyczną. Na tej scenie wystąpią nasi goście z Białegostoku. Przed Państwem zagra Dziecięca Orkiestra Symfoniczna, a zaśpiewa chór Państwowej Szkoły Muzycznej z Białegostoku. Możemy powitać ich brawami. Proszę Państwa, opiekunami i dyrygentami tej wspaniałej orkiestry dziecięcej jest pani Anna Olszewska i pan Marek Ławruszuk. Witam naszych gości z Białegostoku. Proszę Państwa, ta uczta muzyczna została przygotowana, a inicjatorem tego pomysłu jest pan dyrektor Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia imienia Witolda Lutosławskiego, pan Krzysztof Witkowski, którego witam. I wspólnie podjęliśmy te działania, żeby młody widz mógł również młodą, dziecięcą orkiestrę usłyszeć i podziwiać. A może z Was również wyrosną muzycy, artyści. Życzę wspaniałego odbioru i zapraszam na scenę Dziecięca Orkiestra Symfoniczna i chór Państwowej Szkoły Muzycznej z Białegostoku. Zapraszam. Dzień dobry Państwu. Serdecznie dziękujemy za zaproszenie w imieniu dyrekcji orkiestry i chóru Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia w Białymstoku. Cieszymy się bardzo, że nasze koncerty tu w Zambrowie stały się już taką dobrą tradycją i mamy nadzieję na jej kontynuację. Myślę, że występ w tej pięknej sali i przed tak wspaniałą publicznością jest także wielką radością zarówno dla chórzystów, jak i dla członków naszej młodej orkiestry. Zapraszamy więc do wysłuchania dzisiejszego koncertu, który rozpocznie chór Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia. Pierwszym utworem będzie to utwór Pan Parasol, słowa Tadeusz Kubiak, muzyka Andrzej Hundziak. Andrzej Hundziak jest to polski kompozytor, pedagog i animator życia muzycznego, między innymi organizator Ogólnopolskiego Festiwalu Współczesnej Twórczości Muzycznej dla Dzieci i Młodzieży Do Re Mi. Ten utwór Pan Parasol to jedna z jego najpopularniejszych kompozycji. Następnie usłyszymy Boba Chicota, brytyjskiego kompozytora muzyki choralnej, jego również najsłynniejszy utwór Can You Hear Me? Proszę bardzo.
czwartym punktem dzisiejszego koncertu jest Blues Brothers Band, Rawhide. Słowa Ned Washington, muzyka Dimitri Tiomkin, aranżacja Emilia Dobrzyńska. Usłyszymy tytułową piosenkę zaczerpniętą z serialu o tematyce westernowej z Clintem Eastwoodem w roli głównej. Wyobraźmy sobie ogromne stada bydła liczące 3000 sztuk, które mają być przepędzone ze stanu Teksas do stanu Missouri. Atmosfera niebezpieczeństw, przygody. To wszystko za chwilę. Koncertu zapraszamy do wysłuchania orkiestry smyczkowej, a pierwszym utworem w ich wykonaniu będzie Georgia Friedricha Händla, symfonia z trzeciego aktu oratorium Salomon, Entrance of the Queen of Sheba. Salomon jest jednym z ostatnich oratoriów Händla, pewnego rodzaju podsumowaniem stylu wokalno-instrumentalnego wielkiego mistrza, ukazującym tytułowego bohatera Salomona jako budowniczego świątyni jerozolimskiej i twórcy państwa Izrael. My wysłuchamy najwspanialszej części utworu z trzeciego aktu opisującego przybycie królowej Saby. Dodam jeszcze, że orkiestrą dyryguje pan Marek Ławreszuk.
Richard Mayer, Curse of the Rosin Eating Zombies from Outer Space. Nasz kolejny utwór to prawdziwa niespodzianka. Aby go wykonać, młodzi muzycy będą pukać w swoje instrumenty, grać smyczkiem za podstawkiem, uzyskując bardzo nieziemskie dźwięki. Usłyszymy grę pizzicato, tremolo, trille, hałasy i odgłosy rozmów prawdziwych zombie. Niemiecki kompozytor muzyki filmowej. W sumie ma na swoim koncie 25 filmowych kompozycji. My wysłuchamy tej najpopularniejszej, a będą to Piraci z Karaibów. Opuść te nogi. Thank you.
zakończenie dzisiejszego koncertu przygotowaliśmy kolejną niespodziankę. Będzie to kompozycja duetu Jim Henson i Sam Pottle, twórców na przykład Ulicy Sezamkowej. A kompozycją tą będzie temat z Muppet Show. Temat tej piosenki był śpiewany przez wszystkie Muppety na początku i na końcu każdego odcinka. Dzisiaj usłyszymy go w wykonaniu chórzystów Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia. Chórzystów przygotowała pani Anna Olszewska, a towarzyszyć im będzie orkiestra Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia pod dyrekcją pana Marka Wawroszuka. Pierwszego stopnia z Białegostoku. Wielkie brawa! Kierowniczką kury jest pani Anna Olszewska. Poprosimy dyrygentów do nas. Od tej wspaniałej publiczności młodego widza w Zambrowie podziękowania składamy na ręce pani
Anny Olszewskiej i pana Marka Ławryszuka. Wielkie brawa od nas! Poprosimy również o bis. Jeszcze raz! Zombie czy mapety? Muzyczną naszych gości. Ja serdecznie zapraszam do małej galerii, a opiekunów z Białegostoku do kawiarni Cafe Muza. Ja dziękuję tak wspaniałej publiczności zambrowskiej. Moi drodzy, młodzi widzowie, te koncerty już stały się koncertami cyklicznymi. To jest drugi koncert, który odbył się w Centrum Kultury w Zambrowie. Zapraszamy za rok na kolejną edycję koncertu muzyki klasycznej adresowanej do młodego widza. Ja dziękuję Wam bardzo serdecznie, dziękuję opiekunom i dyrektorom szkół ze Szkoły Podstawowej nr 5 i Szkoły Podstawowej nr 4. Dziękuję Wam bardzo, bardzo serdecznie. Jeszcze chwileczkę. Ja chciałbym bardzo serdecznie również podziękować, przyłączyć się do podziękowań pani dyrektor. Dziękuję naszym gościom z Białegostoku, dyrekcji, pedagogom i uczniom ze szkół podstawowych nr 5 i 4 w Zambrowie. I w imieniu tutaj wszystkich zgromadzonych i artystów i odbiorców chciałbym bardzo serdecznie podziękować pani dyrektor za tutaj jak zwykle miłe, gościnne przyjęcie. Dziękuję bardzo.